Cześć, witam na Garage Megzone. Pierwszy odcinek w roku 2020, dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, bardzo wielu udanych projektów, pomysłów, całej góry pomysłów, żebyście mogli sobie je realizować i żebyście realizowali je z sukcesami. Dzisiaj zajmiemy się programem Laser GRBL, ale w nietypowy sposób. Będziemy konwertować plik wynikowy z programu Laser GRBL do użytku z drukarkami 3D. Zapraszam. Po publikacji tego całego tutoriala trzyczęściowego związanego z programem Laser GRBL zaczęło napływać do mnie wiele pytań, w jaki sposób użyć ten program razem z drukarką 3D wyposażoną w laser. O tym już było kiedyś przy okazji budowy czy przebudowy Endera 3 do współpracy z laserem. Niestety wtedy nie do końca udało nam się ten program skonwertować do takiej postaci z kodu open source, przy której on by działał w pełni autonomicznie z drukarkami 3D. Jedyną tak naprawdę możliwością, ponieważ deweloper powiedział, że nie ma czasu dołożyć tam M106 i M107, jest przekonwertowanie pliku. Operacja trywialnie prosta, o czym się za chwilę przekonacie. Zapraszam na ekran mojego komputera. Nie będziecie potrzebowali niczego więcej niż to, co już na komputerach macie, czyli Laser GRBL i WordPada. W jaki sposób generować pliki w programie Laser GRBL, to właściwie wiecie z poprzednich filmów, z całego tego tutoriala. Natomiast jeżeli będziecie wykorzystywali Laser GRBL do współpracy z drukarką, to o jednej rzeczy trzeba pamiętać, bo jest tu pewna różnica w stosunku do użytkowania tego programu w taki sposób, jaki pokazywałem w tutorialach z maszyną 3018 i laserem, gdzie tego sterowania mocą nie ma. Tutaj trzeba je włączyć, żeby na drukarce można było sterować mocą. W tym celu wchodzimy w ustawienia i w zakładce Raster Import musimy zaznaczyć Support PWM, czyli ta opcja zaznaczona. Zapisujemy i już możemy załadować sobie tutaj plik. Wybierzemy sobie znowuż logo Marlina. I przechodzimy do generowania. Tutaj widać, na czym polega cały problem, czyli brak komendy M106 i M107 do ustawienia podczas generowania G-kodu. Dlatego konwertujemy ten plik do współpracy z drukarką, która de facto steruje mocą lasera za pomocą sygnału wentylatora, który oryginalnie jest sterowany właśnie komendami M106, M107. I te komendy będziemy musieli sobie w pliku G-code wymienić. Tu jest jeszcze jeden ważny parametr. Musimy mieć ustawione jako minimalną moc lasera 0, jako maksymalną 255. Tak to w drukarkach 3D działa z wentylatorami. 0 to wyłączony właściwie wentylator, a 255 to maksymalne jego obroty. I tutaj będzie tak samo. Lasery, te, które my używamy i te, które Wam prezentowaliśmy do tej pory, wszystkie, nie tylko ten do 3018, pracują też w zakresie od 0 do 255. Także tak musicie mieć to ustawione. Generujemy plik i teraz musimy go sobie zapisać. Zapisz program. Zapiszę go sobie tutaj. Small Marlin. I to ważne. TXT. Plik tekstowy, nie G-code. To jeszcze nie będzie. Czy de facto i tak jest to rozczytywane przez większość interpreterów opartych na Arduino, ale zapisujemy jako TXT, nie jako G-code. Jeszcze nie. Tu możemy zamknąć naszego Laser GRBL i otwieramy sobie teraz naszego Marlina. Small Marlin TXT. Jak go klikniemy, to zobaczcie, tu się wyświetlił G-code. Otwieramy go za pomocą programu WordPad. To istotne. Nie żadnego innego notatnika czy czegoś takiego. WordPad. Dlaczego? Dlatego, że WordPad ma pewną bardzo istotną zaletę. On ma tutaj taką funkcję zamień. Jak to klikniemy? Wpisujemy M3 zamień na M106. Zamień wszystko. W ten sposób we wszystkich miejscach, gdzie mieliśmy M3,
zostało wstawione M106. Dzięki temu nie musimy generować czy przepisywać albo szukać linijka po linijce żmudnie tych komend M3 i zmieniać ich ręcznie. Co trzeba by było zrobić na przykład w zwykłym notatniku. Tam nie ma tej funkcji wyszukaj i zamień. I teraz jeszcze M5, M106 zmieniamy na M107. I teraz wszystkie komendy M107 zostaną zmienione. Zamień, wszystko. Tak zostały zmienione wszystkie komendy M107 i już mamy właściwie gotowy G-code. Teraz trzeba go tylko jeszcze wyeksportować, właściwie zapisać w odpowiednim formacie. Plik zapisz jako Small Marlin G-code. I to tyle. Mamy zapisany program i już możemy go wysłać do drukarki albo z poziomu takiego programu jak Repetier, albo z poziomu karty pamięci, którą umieszczacie w slocie normalnie do odczytu przez komputer pokładowy drukarki. Żeby sobie zobaczyć, jak ten kod wygląda, to jeszcze go sobie załadujemy. No i tutaj mamy poszczególne ścieżki, one dopiero z bliska są widoczne tak naprawdę. O, je będzie dopiero tutaj widać. Jak zrobimy bardzo duże zbliżenie, no bo tu jest bardzo duża gęstość, ale generalnie, jak widzicie, daje się to zobaczyć, ale nie daje się zobaczyć od razu. Dlaczego u mnie się to wyświetliło, a u was jak załadujecie, to zapewne się nie wyświetli? Dlatego, że w Print Preview mam zaznaczone pokaż ruch jałowy. Jeżeli to odznaczycie, to zauważcie, że wszystko znika. Czemu? Bo interpreter programu Repetier Host i każdego innego programu do obsługi drukarki 3D po prostu nie widzi tych ruchów związanych z M106 i M107 jako ruchów roboczych drukarki, a jako ruchy jałowe. Jakieś ruchy, ale on nie wie jakie, on nie jest w stanie tego rozpoznać. Dlatego trzeba zaznaczyć tutaj pokaż ruch jałowy i wtedy wasz G-code się tutaj pokaże. Będziecie widzieli, jak on wygląda, czy się wygenerowało to poprawnie. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za wspaniałe komentarze, dziękuję za wpisy, dziękuję za życzenia i świąteczne, i noworoczne, które żeście nam przekazali. Dziękuję za wsparcie patronów, bo to pozwala nam, że tak powiem, kontynuować pracę na kanale. Mam nadzieję, że to, co tutaj pokazujemy, jest dla was interesujące i że wyrazicie to swoimi łapkami w górę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem. Cześć!